Witamy bardzo serdecznie w serwisie naszeptaki.pl. Jesteśmy ponownie w hodowli u kolegi Michała Wróbla. Michał Wróbel jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Awifauny Europejskiej i hodowcą szczygła syberyjskiego. Jesteśmy u kolegi Michała w odwiedzinach i porozmawiamy tutaj przez chwilę o programie żywieniowym, jaki Michał u siebie stosuje, ale wcześniej rzucimy okiem na ptaki u kolegi Michała, bo ptaki naprawdę imponujące. Wcześniej, na wcześniejszym filmiku oglądaliśmy wolierę z samicami. Teraz mamy okazję podziwiać samce u kolegi Michała. Według mojej oceny ptaki robiące niesamowite wrażenie. Piękne szczygły syberyjskie, zarówno ptaki naturalne, jak i mutacje. Mutacja żółta, redkopy, samce Eumo. Coś niesamowitego. Michał, gratulacje. Ptaki robią naprawdę wielkie wrażenie. Wspomniałem już wcześniej, że masz taką hodowlę, powiedzmy, dwutorową. Część ptaków prowadzisz w wolierach, część ptaków prowadzisz w klatkach. Teraz rzucimy troszkę okiem na te klatki. Powiedz, jakie duże są te klatki dla szczygłów? Jakie mają wymiary? Tak, klatki... To, co pokazujesz, to klatki są w całości 2,40, czyli na parę jest 120 cm, 55-60. I taka klatka wystarczy szczygłowi w sezonie lęgowym, żeby się rozmnażać i bez problemu w takiej klatce szczygieł się rozmnaża. Tak, dokładnie. Teraz tak jak tu pokazuję, klatka ma 2,40, ale na lęgi jest przedzielona i mamy 120 wystarczająco dla jednej pary. Fajna, praktyczna rzecz, bo to rzeczywiście można zrobić z tych dwóch klatek ustawionych tak w jednym rzędzie, można zrobić taką fajną ponad dwumetrową wylotkę, żeby się te ptaki mogły wylatać. Powiedz, jakie są twoje doświadczenia z tymi klatkami? Pozytywne? Polecasz hodowlę w takich klatkach? Tak, oczywiście, że polecam. Tu jeszcze chcę pokazać to wcześniej żeśmy mówili. Tak, metoda oddzielania w razie jakichś... Oddzielania samca. W większości hodowców oddziela samca po prostu. Ja też tak robię, nie ryzykuję tam. Te ptaki starsze, które znam, to zostawiam, ale wszystkie nowe, tam jakąś próbę im daję, patrzę, czy coś, jak się zachowują, ale gdy mnie nie ma, jestem w pracy, to samca przy wykluciu oddzielam. Na parę dni oddzielam i obserwuję. Jest to coś nowego, gdy się ptaki wyklują i może być na tyle on zainteresowany, że te młode wyciąga i tam przenosi, czy nawet zabija. Także lepiej nie ryzykować. Rozumiem. Michał, kilka słów o programie żywieniowym, jaki stosujesz, bo tutaj największe problemy zawsze u młodych hodowców, u początkujących stanowią takie problemy żywieniowe tych ptaków. Nie ukrywam, że sam na początku też miałem wiele problemów, nie miałem jakoś okazji się nikogo doradzić, sam musiałem eksperymentować i dochodzić. To myślę, że fajną sprawą będzie, jeśli powiedzmy pociągniemy trochę Michała za język i zobaczymy, jak to wygląda w jego hodowli. Na pewno wielu osobom się to przyda. Michał, powiedz, jakich mieszanek używasz w hodowli szczygła? Czym karmisz swoje szczygły? Jakie tak, to mieszanki? Jeśli chodzi o mieszankę, to mieszanka ogólna. Ja karmię Blatnerem, także nie wiem. Blatnerem tak, akurat. Czy możemy reklamować, ale pewnie no myślę, może, myślę, pewnie że możemy, tak. To... Jeżeli... Jest karma stosowana 2 lata i są owoce, nic się nie dzieje, bo to różnie z tymi mieszankami bywa, także ja tą karmę polecam. Także tak jak mówię, karma ogólna to mieszanka Blatner, do tego jest 3-4 razy w tygodniu dawany Ostropes, jest dawany Kardin, wiadomo, słonecznik, ja akurat stosuję mikrosłonecznik, tutaj tak jak widzimy Proso, kolbach. No i u mnie jest cały rok zielone, także słyszę od kolegi, że no jakieś się prowadziły dyskusje, czy dawać, nie dawać. U mnie jest zielone podawane cały rok, czyli tak jak tutaj widać
choinka, brokuł, jarmużu zjadły, burak. No właśnie o to chciałem zapytać, bo tutaj są zwolennicy, zarówno zwolennicy i przeciwnicy podawania zielonek w okresie zimowym. Teraz jest styczeń, więc środek zimy, okres spoczynkowy dla szczygłów. No i tak jak Michał tu wspomniał, widzę u niego zielone, dużo brokułu, też burak, więc rozumiem, Michał, że tak jak powiedziałeś, jesteś zwolennikiem podawania zielonego i zielone podajesz, nie uważasz to za jakiś problem dla szczygłów i nie uważasz to za coś złego. Nie, absolutnie nie. Z tego względu, że tak jak mówię, no zielone jest cały rok i nic się nie dzieje, żeby coś tam im przeszkadzało, żeby chorowały. Jeżeli jest dobrze, to się nie zmienia. No. Ptaki dobrze lęgną, dobrze przechodzą pierzenie, także będę się dalej tego trzymał, czego się trzymię. Zielone i zielone, tak jak to mój kolega mówi, przy zasady, przy dobrym wypierzeniu ptaka. To prawda. A powiedz, jakieś dodatki, suplementy, dowody, mineralia, takie? Tak, tego dowody oczywiście, to nie ma co ukrywać, że witaminy są jakieś podawane. Ja tam akurat podaję witaminę Kutela, to tam zamawiam z Belgii. A jakie są to witaminy? Multivitamina, czyli jakiś kompleks witamin. Dokładnie. Jest podawany kwas, ocet jabłkowy. A jak często podajesz witaminy? Ocet jabłkowy jest podawany raz w tygodniu, a witaminy tam co jakiś czas. Tam wiadomo, że 2-3 razy w tygodniu mają coś tam do wody. Do wody ogólnie z 2-3 razy w tygodniu jest coś podane. Rozumiem. Ale to tak jak mówię, to na witaminę. Czyli ocet jabłkowy do wody raz, czyli jakoś tam wielkim zwolennikiem zakwaszania wody nie jesteś? Nie. Za dużo, jeżeli za dużo zakwaszamy tą wodę, też jest źle, też te kości są słabszy. No ja akurat robię raz w tygodniu i tak jak mówię, ja jeżeli jest dobrze, nie zmieniam. Mam tam. I ja akurat też jestem zwolennikiem ostrożnego podawania zakwaszaczy, chociaż wiem, że wielu hodowców, zarówno szczygłów, jak i innych ptaków, bardzo często sięga po zakwaszacze i niemalże codziennie zakwaszają swoje ptaki. Czy to dobre, czy źle? No ja jestem akurat, nie jestem zwolennikiem takiej metody, ale jeżeli u kogoś to działa, jeżeli u kogoś się sprawdza, to oczywiście niech stosuje na swoją odpowiedzialność i niech robi tak, by jego ptaki były najzdrowsze. Michał, a jeżeli chodzi o jakieś mieszanki mineralne, takie dodatki mineralne stałe, bo tutaj widzę, że wisi jakaś sepia i tam zerknę, tak, różnego rodzaju grity. Co podajesz z mieszanek mineralnych, bo to też wydaje mi się dość ważny suplement, dość ważna rzecz, jeżeli chodzi o szczegóły akurat. Tutaj to wygląda tak, że grit, piasek, sepia, jak mówisz, to jest cały rok. I tutaj nie mamy co tam wymyślać, jakie to mają być, to ma być, więc tak tam, tak czy tak całego nie wyjada, tylko wyjada to, co mu tam najbardziej pasuje i tyle. To ma być cały rok. To tam u mnie nie ma, że czy wyjedzą, czy nie wyjedzą. Nigdy nie wyjedzą całego. Jest to raz w tygodniu wymieniane na nowe. Także dzisiaj sobota, jeszcze jest przed sprzątaniem, przed wymienianiem wszystkiego. Także dzisiaj będzie wszystko nowe dawane, wymieniane. To co zostało, a tak jak widać, że zostaje jeszcze. Zostaje, tak. Połowa jest. A jakieś, jeżeli chodzi o sezon lęgowy, bo wydaje mi się, że dwa takie okresy kluczowe w hodowli szczygła to jest okres wiosenny, kiedy rozbudzamy te szczygły, przygotowujemy je, ale też okres lęgowy. I tutaj chciałbym się skupić na tym okresie lęgowym, bo według mnie to jest taki naprawdę bardzo ważny okres, w którym albo odniesiemy sukces w tej hodowli, albo nie, czyli albo rozmnożymy te szczygły, które hodujemy, albo nie. I tutaj zapytam się, jak ten sezon lęgowy u Ciebie wygląda? Czy jakieś specjalne rzeczy podajesz w okresie przygotowania do sezonu, w okresie samego wysiadywania jajek, wychowu młodych? Czy coś dochodzi takiego ekstra, co jest w Twojej hodowli? No tak, no na pewno każdy hodowca, jak każdy hodowca, zwiększamy karmę o jajko. Na pewno jajko jest podawane, podaję suche jajko, do tego jajka suchego jest tam dodawane naturalne jajko. Kiełki na pewno,
Ale kiełkujesz karmę sam, czy, nie, czy nie, jakieś... Nie, kiełki, tylko gorzej samemu są kiełkowane. Sam kiełkujesz. Tak. W miarę... Krótko, nie przytrzymywać kiełków za dużo, żeby nie były przerośnięte. Tym kiełek jest, tym lepszy, jak jest, gdy jest mniejszy. Jest tylko lekko wybić, rozbije się, to możemy podawać. Nie przytrzymywać za dużo kiełków, też to... Też z kiełkami trzeba uważać, płukać. Musi to być czysto podawane. Rozumiem. I jeszcze jakieś rzeczy, jeżeli chodzi o jakieś takie białkowe, wspomniałeś, że podajesz produkty jajeczne, a jeżeli chodzi o na przykład pinkę, która jest dość popularna w hodowlach ptaków? Tak, pinka oczywiście też jest podawana, bez pinki się nie wyobrażam, gdy są młode. No, widać, że one bardzo dobrze startują na tej pince. No i jest dużo rozmaicenia, gdy już są młode, to pod dostatkiem wszystkiego muszą mieć. Tam młodemu nic nie może brakować. Tak jak mówię, no dobry start. Czyli używasz pinkę. Ja akurat też w swojej hodowli używam pinkę. Uważam, że tak jak powiedziałeś, ja mam podobne zdanie, że bez pinki trudno wyobrazić sobie wyhodowanie naprawdę zdrowej, dobrze wyrośniętej młodzieży. Pinka u mnie to również podstawa. A w okresie pierzeniowym jakieś specjalne produkty, preparaty na odbudowę piór, na rozwój piór, jakieś aminokwasy, takie rzeczy są u Ciebie stosowane? Nie przesadzam z tym. Jest tam, tak jak mówię, jest tam multiwitamina podawana, jakieś witaminy dostępne w każdym sklepie tam gołębiarskim. Także tyle. Bez przesady, no. Numer jeden, tak jak powiedziałem wcześniej, że jest zielone, no i tam to już powiedzmy ta witamina służy, tak jak widać, takie wszystko dobrze do wypierzone, tam niektóre się trochę później zaczy pierzyć, także się jeszcze troszkę dopierzają, ale ogólnie co roku wypierzenie ptaków wygląda dobrze, także znowu się powtórzę, że nie zmieniam. Jeżeli się dobrze pierzą, wszystko idzie dobrze. Nie zmienia, coś tam zawsze można urozmaicić, coś dokupić, ale z tymi witaminami tak trzeba uważać, wiadomo, jak najwięcej naturalnie. To prawda, ptaki... Zieleń, jeszcze raz zieleń. To prawda, ptaki naprawdę fajnie wypierzone, maski, taki głęboki czerwony kolor, tak, robią wrażenie, czyli podsumowując, dzisiaj naszą pogawędkę, stawiasz najbardziej na produkty naturalne, produkty zielone, zdrową karmę, powiedzmy suplementy stanowią tylko dodatek, a nie podstawę programu żywieniowego. Tak, dokładnie, dobrze powiedziane. Jest to tylko dodatek. Rozumiem. Michał, bardzo dziękujemy za porady. Myślę, że wielu młodych hodowców będzie mogło z tego skorzystać i myślę, że przyczynimy się jakoś do rozwoju hodowli szczygła syberyjskiego w Polsce. Tak jak już powiedziałem na wcześniejszym filmiku, zachęcam do hodowli szczygła, polecam, bo to naprawdę piękny, nieszambolonowy, niestandardowy ptak, który potrafi urzec swoją urodą i swoim śpiewem. Michał, bardzo dziękujemy, życzymy sukcesów w sezonie lęgowym. Do zobaczenia, wszystkiego najlepszego. Dziękuję, pozdrawiam.